No tak. Siemano. Przepraszamy. Ja myślę, że trzeba sprostać pewne rzeczy i na pewne zarzuty odpowiedzieć. Bo niektórzy zarzucali, jakie wy transfery zrobiliście z dupy? No najlepsze, jakie się dało. Naprawdę nie dało się zrobić innych transferów. Kupiliśmy dużo zawodników, którzy no nie grają, ale generalnie rozprowadzaliśmy, jakich możemy, najlepszych. Ale to też, bo to ja chciałbym jeszcze dalej stanąć w obronie nas samych. Proszę, bierzesz sztab, zespół do spraw rekrutacji i co się okazuje? Że Kamil Kogut, nasz główny scout, no nie jest najlepszym fachowcem w historii. I tak samo Maciej Żurawski nie jest najlepszy, jeśli chodzi o ocenę umiejętności piłkarza. No są lepsi skauci. Są lepsi skauci, naprawdę. Istnieją lepsi skauci. I Tadeusz Pfeiffer również. My sam go sprowadzamy. Jeśli chodzi o taktykę, no może macie rację, że nie dwóch obrońców grających piłką to za dużo. A ja gram tak. Ale ja też tak gram. No i kurczę, mistrzostwa UKS wpadają jak powalone. No ale dobra, niech będzie. Tutaj zmienimy na stoper. Zobaczymy, co to zmieni. To ciekawe. Nie wiedziałem, że tak trzeba. Ja myślałem, że to spoko, że obaj moi są grają. No ja też. Właśnie, że ja gram tak pyk, 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 I mam dwóch też bocznych wysuniętych obrońców. Ja też. No ja gram wszystko tak. Gram skrzydłowymi tam, cisnę ich wszystkich. Gegenpress, styl taktyczny, elegancko. To nam trochę kulało. Stwarzanie sytuacji, wykorzystywanie sytuacji i wszystko inne też. Może cały tydzień po prostu wykorzystywanie i stwarzanie sytuacji. Co o tym sądzisz? Faza przejścia presji. No dobra, to tyle tłumaczeń. Ustawiamy całą taktykę tak, jak ma być. Czyli na odwróconych skrzydłowych normalnie, tu wysunięty rozgrywający. Jeden pomocnik odbierający piłkę, obronny, a drugi taki cofnięty rozgrywający o wsparcie. I teraz jest w teorii jest balans. Wszystko jest zrobione tak, jak nam radzili fachowcy od Football Managera w komentarzach. Więc jak coś, to wasza wina. No. Bardzo dobrze. Co nas czeka wszystkich wspólnie? Czekają nas dwa mecze. Otóż czeka nas mecz z Lechem Poznań. I sytuacja w tabeli. Tuż nad Lechią jesteśmy i Wisłą Płock. Całe szczęście Lech już się nie ruszy ani w górę, ani w dół. Jest wicemistrzem i nic z tym nie zrobi. Nawet jak przegra dwa mecze, to nic z tym nie zrobi. Nawet jak wygra dwa mecze, to nic z tym raczej nie zrobi. Przecież kim Lechia gra z Legią, to jest ważne. No i tak. Wisła Płock ma Raków. No oni też mają trudnych rywali w tej kolejce. Jesteśmy cały czas nad kreską, więc to jest prawdopodobnie ostatni raz, kiedy jesteśmy nad kreską. Natomiast pierwszy mecz nie jest jeszcze o wszystko. Mecz o wszystko będzie wyjazd. To się musiało tak ułożyć, Kuba, dla ciebie. To się musiało tak ułożyć. A Widzew radzi sobie, radzi sobie. Widzew jest tuż za pucharami. Żeby nie było, że cokolwiek olewamy. Spotykamy się tutaj i teraz wszystko. Niech agresywny Marokańczyk trenuje. Proszę bardzo, playmaker czyni olbrzymie postępy, a ludzie nam zarzucają, że my sobie jaja robimy, a playmaker zaraz wyrośnie na nowego... Ty, ja myślę, że on jest młody, on ma 30 lat. To jest młody. Kurde, dobry gracz. Kuenka bardziej powinien być skoncentrowany na treningach. No trudno, nic z tym nie zrobię, bo Gojewicz zatrzymał się w rozwoju. No. Dobra, to są nasi juniorzy, którzy sobie świetnie radzą. Kursy trenerskie, tak, panowie. Wyślij Chrzanowskiego też na kurs językowy, ciężko się z tym dogadać. Co? Nie chcę kursu trenerskiego? Kto? Zostaw to, bo nas zwolnią przed tymi meczami. Okej, okay. Ale Damian Chrzanowski pojechał na kurs trenerski. A nie jest zwolnić tylko teraz. Rozwiąż nie umowę. My nie robimy jaj, zwolnij Chrzanowskiego. A pamiętasz, jak Marchwińskim kontrakt rozwiązaliśmy? A właśnie ciekawe, czy on jest jeszcze? Bo Marchwińskiego wyrzuciliśmy, kiedy był zdenerwowany na ławce rezerwowych. Bardzo dobrze. Strasznie nas to rozsierdziło. Ale chyba go kupiliśmy, tak? Nie, jest. Nie, jest, ale jest niezadowolony. Dobrze. Ajajaj. Ten Lech Poznań. Lech Poznań. Kto jest faworytem bookmacherów? Sprawdźmy. No Lech. No Lech. Jak uważa 90minut.com? Korona przystępuje z pozycji outsidera. Iszak będzie największym zagrożeniem. No dzięki Jacek, naprawdę, cenna informacja. Dobra robota Jacek, dzięki, że mi o tym powiedziałeś. Konferencja. A zobacz, wszyscy się szanują. To jest najważniejsze. Tak jest. Szacunek dziennikarzy. Wielki szacunek. No ja będę miał ciężary w domu, jak pani Wiktoria mnie będzie aż tak szanować mocno. Suzuki Arena. Okej, możemy być tutaj. Co tam chcecie ode mnie wiedzieć, panowie? O, pierwsze pytanie. Oczywiście Wiktoria Mróz zadaje pierwsze pytanie. Czy jest pan zawsze taki przystojny? Bez komentarza, nie rozmawiam z kobietami poza domem. Jarosław Gołuński, jak podsumował pan swoją niezwykle udaną przygodę ze sporem? Właśnie derca, nie? Niezwykle udaną? Jarek, widzimy co ty robisz, człowieku. Jajcarzu. Panie, pytał się ktoś pana o coś? Kiedyś coś? No. Tyle w temacie. Trudny do zadowolenia? Jestem bardzo zajęty, patrz, nie ma dla ciebie czasu. Wysyła bardzo negatywne sygnały mową ciała. Co są za sygnały? Ruszył na ciebie z pięścią? Ma przyczepioną do ust butelkę z ginem. Obejmij go ramieniem. Obejmij go ramieniem. Kwarezma nie zareagował. Tak jest. Ricardo jednak. Dotrzeć do Kwarezmy. Dobry chłopak. Trudny, ale dobry, nie? Dotrzeć do Kwarezmy. Sprawdźmy, czy już jesteśmy jego ulubieńcami? Nie, nigdy. Dobra, teraz skład. Co zrobisz? Co Cyrak proponuje? Cyrak proponuje ci typa z Manchesteru City. Wyderka na...
prawym odwrócony skrzydłowy. Jest albo też schodzący napastnik. Maków na dziewiątce? Dobra, okej. Okay. To co jest to, czego nam brakowało. Odgrywający atak. Do nikogo. Chyba, no i co? I chunął na skrzydełku, tak? Chunął na skrzydełku. To trzeba ich zaskoczyć, trochę namieszać. Za Fornalczyka, za Fornalczyka. Musi pamiętam, że dobry mecz zagrał ostatnio. Dajmy mu tam się wykazać. Nie no, kurde, blade, to jest dobry skład. Dawać ten Lech Poznań. Dobra. Gramy. Jadziemy. Zdenerwowany, bojaźliwy, niepewny. Co poszło nie tak? Zerwany, czy to jeszcze Korona Kielce, czy już proza Ciorana? To jest sraczka, a nie drużyna. Niepewny, zdenerwowany, bojaźliwy. To jest właśnie. Musisz wstawić do tej szatki nocnik, no jest potrzebny. Okej. Okay. Gramy u siebie. Pełny sektor gości oczywiście, bo Lech gra cały czas o mistrzostwo. Jak się okazuje, no te gospodarze sektory nie są aż tak pięknie zapełnione. Dobra. Okrzyk. Zachęć. Zachęć. No i panowie, po utrzymanie. Do boju. Po niską porażkę, bo bramki... O nie, czwarta minuta. Uf, ale playmaker nawet się dużo kibiców, nie? Tak co piąte miejsce jest wypełnione nawet. Znowu Lech. Nadal piąta minuta. Monsalve spróbował. Playmaker, proszę sprawdził bardzo. Sprawdził tak czujność. No i sprawdźmy teraz, jak nasze zmiany, jakie przyniosą skutek. Może jednak za krótkie te podania gramy, wiesz? Nie, luz. Znaczy tak mi się wydaje. No. Nie no, na Lecha będziemy grać teraz tiki-taką. Patrz, Żukowskim. To jest ośmieszenie. To jest ośmieszenie. Co zrobił playmaker, no? Daj mu tak. Ale dlaczego? Czy to jest Monsalve? Monsalve ze swakiem. Powiem tak, jak był obrońcą grający piłką, to się nie kompromitował w taki sposób. Powiem ci, dobrze idzie, Kuba. Dobrze idzie. A, tu jeszcze będzie ze strzałem baluła. Poprzeczka. Ojeju. No kurde, Bele. Nie no, zachęć. Mhm. A dlaczego Monsalve strzył swojaka w jednej z pierwszych? To jeszcze Żukowski. Mieć prowadzi. O, Mieć też tam kurde. Jest w walce. Zapomniałem, już ich skreśliłem. Ja pierdykam. No spokojnie, tutaj idzie nam ta piłka. A patrz, playmaker, mówię, że nie umie. Bicie po autach. A umie. Karny? Dziczek karny. Ja pierdykam. Mówiłem o dziczku? Mówiłem, że coś zawali? A. Dobra. Nie no, dawaj, pan Jarosław Szybył. Dobra, Balotelli. Znaczy ten, no będzie o wszystko Bertinelli. Na Widzewie, zobacz. Już możesz zmieniać zawodników, żeby byli wypoczęci. Tu już nic, 20 minut, żadnej sytuacji. Lech miażdży. Ja pierdykam. Nie no, przeczuwałem, że będzie źle, ale nie przeczuwałem, że będzie aż tak źle. Ale jesteśmy nad kreską, pamiętaj, jesteśmy nad kreską. Ale nas miażdżą, zobacz, tu się nic nie dzieje w ogóle. Jeśli chodzi o jakąkolwiek grę w piłkę. Może krzyknąć. Może. Zażądaj więcej. Panowie, do boju. Cokolwiek, zażądaj czegokolwiek. Nie no, jak Żukowski nam robi gola, to jest dramat. No. Dramat. To wygląda fatalnie po prostu. Ja pierdykam. No nic się nie zgadza w tym meczu. Z Domolka, mogło być już 4-0. Jak tam Lechia? Jak my na tym Widzewie mamy się utrzymać, Kuba? Z taką grą. Nie sądzę, żebyśmy się utrzymali na Widzewie. Dobrze, no. Że Wisła Polski Lechia przegrywa. To jest atut. Zobacz. No, tak. Mieć chyba są też. Ważne rzeczy. Pokaż tutaj, żeby było widać wyniki po prostu. A, no tak, w sumie oceny chyba. Naszego... No, nasz mecz naprawdę nie ma znaczenia. Nasz mecz jest jadą. Bez różnicy. Nie no, oddaliśmy strzał jeden. Ale kiedy? To było? Playmaker, ma spokój. Gościu ma naprawdę. Dobra, czyli tak, tu nasze wyniki. Ustawienie nas absolutnie nie interesuje. Interesują nas ostatnie wyniki. Wisła Płock przegrywał siebie, Lechia 0-3. Dobrze. Brawo Śląsk, do boju Śląsk. Tylko w ten sposób możemy to utrzymać. Dobra, jadziemy. Nie, spokojnie, w drugiej połowie będzie lepiej. No gorzej być nie może, Kuba. Jest 0-2 i nie mieliśmy nic. Panowie, dłoń na biodrach. Mamy problem z celnością strzału. Tak, zdecydowanie. To jest to, jak patrzyłem na tę pierwszą połowę, to główny kłopot. Nie graj się tak źle. Strzał. Nie graliście tak źle. Dobra, trzeba Wolskiego chyba tak, zdjąć. Tak, i Muci też nic nie gra. Masz Johna Jebacha i to tyle, bo nie masz żadnych środkowych pomocników kubasków na ławce. Dobra. Wolski chyba jednak sobie pogra. Hunął na dyszkę. Mhm. Pyk. Makuch na skrzydełko. I to będzie boczno odgrywający. I teraz na napad. Joe czy no, Pedro Joe Ruiz? Jest najlepiej. Albo Pedro Ruiz, no jak wolisz. Moment, to zrobimy tak. Pyk i zaczynamy. Huno jest najlepszy, Makuch jest drugi, Wydra trzeci, ale Joe potem jest. Dobrze. Dobra. I Joe będzie cofniętym napastnikiem wsparcie. Czyli w sumie gramy bez napastnika cały czas. Jakieś takie ustawiasz im ujkowate pozycje. Na co? Mówisz, żeby dać ten? Nie. Znaczy to już nie ma znaczenia w tym meczu. To jest zwane pod Widzew już. A czekaj, a Pedro Ruiz jest wysunięty? Poczekaj, bo może jakbyśmy dali Pedro Ruiza. No nie, on nie też jest ma odgrywający. No kurde, Bele. No dobra, po prostu takich mamy. Na doświadczeniu. Dobra, będzie git. Nie, no nie będzie zaniepokojony. No nie, no tutaj, no to tak. Mówię, do boju Śląsk. Jeszcze żeby tam... O, jest! Śląsk prowadzi z Miedzią. Uff.
Całe szczęście. Tu się za wiele nie zmieniło, Kuba, w tym meczu. Nie, spokojnie, jedziemy z nimi. Kurde, Czerwiński ma kartkę. A patrz, Joe z odbiorem. No, widzisz co? O, kurwa, co on zrobił? Dwie minuty napastnika. Niegroźna sytuacja. Joe Koso zakończył sezon. No nie, Joe naprawdę. Powiedzcie, jedna z lepszych zmian, jakie widziałem w FM. Joe jest gościem. I nie tylko. Okej, okay. Huno niech będzie listem pola karnego w takim dobra, wypadku. Dobra. Minuty. Nie, no i, no i chcesz. Ale z jakim rozmachem, tak? Że my specjalnie kompromitujemy koronę Kielce. No nie, nie. Nie specjalnie. Ale patrz, jak playmakerują. Chyba, że będzie goal line. Uff, tak, Raków podwyższył. Tak. Dobrze. No to powiem ci, może tam jest, nikt nie zapunktuje. No jest taka sytuacja, że faktycznie możemy przegrać oba mecze i się utrzymać. A nie, idzie konterka. Jest dziczek, jest szansa. Dawaj, wydry. No, no. Patrz. Jest, w dziesiątkę lepiej. Nie? Tak. Joe dał sygnał do ataku, jak mamy z nimi grać. A patrz, bo jeszcze raz kręcą. Może nie gra do końca Joe, ale po prostu pokazał jak się... Jak nieuznany. To by nic nie dało. To że by nic... bierni to już kręcą? Że co, że nie mamy tyle pieniędzy, co mają ci oj, bogaci? Oj, mieć punktuje w tym momencie. Aj, Enrique strzel... Nie, dobra, jest. Uf, Adi strzelił. Śląsk, możesz przełączyć na transmisję polską meczu Śląska. To ma więcej sensu. Dobra. Monsalve. Ależ on rozrzuca. Ej, ale lepiej gramy w dziesiątkę. Może no trzeba tak od razu zrobić. Tak, patrz, Huno. Tyłem do bramki, Makuch, pyk. O, nie, można nie to było lepiej. Lepiej można to było rozrzucać. Ale wiesz, ale przechodzimy, nie, gramy. Przechodzimy zobacz na ich połowę. No, no jak graliśmy w 11, to nie w 11 to było tylko w naszym polu karnym mecz się toczył. A, jajaj, Huno blisko. Ogarnia, może rzeczywiście, jako napastnik. Czyli Huno napastnik, Makuch na skrzydełku. To weryfikacja, to już jest sparing dla nas, tak? Tu się nic nie uda. Testowanie nowych rozwiązań, jak na przykład gra w dziesiątkę. Pytanie, czy ten pressing nie powinien być wyższy, nie wiem jak tam jest teraz w tych ustawieniach, tak? Na nie, już mamy dosyć wysoki, tylko cofnęliśmy obronę, żeby nam nie rzucali piłki za obrońców. Nie szkodzi, bo rzucają przed no obrońców, tak a Monsalve i tak dobija. Ojej. Dobra, jeszcze tego Iszaka mam. Nie, ten Lech jest za mocny, powinno się ich zdelegalizować na przykład. Maku potrzebny jest Joe. Musisz go wpuścić jako Janusz teraz. Zmienione papiery, B-klasa styl. No patrz, jest konterka. No patrz, no naprawdę w dziesiątkę. Albo może Lech się napalił, że wiesz, że my jesteśmy w dychę, to... Patrz, i będzie bramka. No teraz. I elegancko. Nie, Patryk no Maku z asystą. Czy znowu pan... Nie, brameczka, no. Brameczka. No powiem ci, tego się żody nie spodziewał. Kurde, nie, to tego, ale patrz, miałeś rację, że jak gramy z listem pola karnego, to lepiej niż jak z odgrywają. No dobrze, bo nie gra jako napastnik w zasadzie, gra z Mariuszem Mójkiem. No może masz rację. Bo ja się sugeruję cały czas tym, co gram ŁKS-em, a u mnie skrzydłowych mam takich topowych i odgrywający do nich zgrywa i oni mają po 100 goli. No ale dobra, jedziemy dalej. Ale w ślizgi ładne, w plecy, ale tam chyba już zapachniało drugą kartką pięknie. No nie no, nie wiem jak nie, sobie no zaraz szalon trzecią przecież to jest jasne. Ajajajajaj. Jak jesteś naprawdę kiepską drużyną i złapiesz kontakt, to szybko cię ustawia do pionu FM. Zauważyłeś tak, to? Masz rację, minuta raptem. Ja prowadziłem z Benfiką u siebie Stalą Mielec. Wiedziałem, że za chwilę mi strzeli jakiś João Mario. Dobra, zachęćmy jeszcze. Nie no, ale gramy o to, żeby utrzymać dobry nastrój przed grande finale. Przed gwoździem programu. Wyjazd na Widzew. No ładnie się to ułoży. Trudno się wylosowało. Szkoda będzie spać na Widzewie. Wilson, no, ale... S. Brandt. A, powiem ci. Manchester nie, City to może jest dobra drużyna, ale przyszłości nie ma. Dobrze kontra, biega. Kontra no przecież tu Żukowski, druga żółta, no nie. Kontra Lecha, czy będzie jeszcze odbiór? No nie wiem, gramy bardzo wysokim pressingiem. Ajajaj, piłka za plecy obrońców. Afonso, to jest bramka, ten kryptonit nie. Na nas. Nie no, ale tak, naprawdę nieźle. Tak kryptonitem jest nas drużyna, która wychodzi na boisko. Tak jest. Monsalve, no, w nim nadzieja. Wilson. Jedzie Wilson. Nie, Wilson dobry mecz gra. Matej? No, wyderka, pyk, cyk. Wilson, teraz. Dziszek, dobre do grania w końcu. Ajajaj. Wolak to błysnął w tym meczu. Ładny pomysł. Jednak kontra Lecha Poznań będzie. Ładny pomysł. Nie warto nie było wiem, grać co do przodu, nie warto podawać. Nie warto nic. I tak jest piłka za plecy, i tak jest zaraz Reboko. Potrzebny jest Joe. Jak był Joe na boisko, z Joe na boisko jest remis, chciałem ci dodać. Kto się machnął w taki sposób haniebny? Nie kurwa, jest naszych stoperów to mamy beznadziejnych przecież. Monsalve i... Daliśmy tyle milionów, mamy Monsalve i Morrisona. Gol znany. 1-4. Jak tam? Ale nad kreską. Dwa punkty przewagi nad Lechem. Wisła pod bramkę. Kurde, kontakt. Krótko. A jak tam Śląsk mieć? 3-2. Tu jest najgorzej. Dobra, tu... Zmień tego kogoś. Mamy jeszcze jakieś zmiany. Zmień tego kogoś. Dobra, sprawdźmy, kto jest najbardziej zmęczony. Wilson Elbrandt. Dobra. To niech wejdzie Marty Villa. Czerwiński to i tak ma żółtą kartkę, więc pewnie pauzuje. W następnej to niech już zagra.
Dziczek to Dziczek jest... Wolski to nie chce ich oglądać, na oczy. Wolski, niech wejdzie Marchewa. I Mosur. Patrz, mam Mosura. No Mosurem można grać. Zaniepokojonego Monsalve. Chyba musisz to zrobić i zdjąć go. Monsalve też? A chyba czas zdjąć Hunołu, żeby się chociaż nie zmęczył. To jest jedyny dobry piłkarz w tej drużynie. A, masz rację. To prawda. Dobra, Szymon Wodarczyk. O, teraz to się boją. My mamy po prostu zmontowany skład, który musi rozkwitnąć. Musi dostać czas, żeby... Za 10 lat korona w trzeciej lidze to będzie naprawdę dobra drużyna. Będzie 1-5, nie? Tak. Of, dobra. Jak tam? Wisła Płock remisuje. Oj, 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 niedobrze. Kłopoty Korony Kielce. Marwiński, Czerwiński. Czyżby jednak? O, Wydra. Proszę, Matej tak Wydra. Ale co, już znowu przybył tu Macha? Kręci, przybył, po prostu. Nie no, jak drugiego gola nam nie uzna. Nie, uznali. Nie, dobrze. Dobrze. No, coś tam jest, coś tam się dzieje. Śląsk remis z Miedzią. Odrabiałem. Odrabiałem, Kuba. Źle to pachnie. Pachnie spadkiem. Pachnie tu spadkiem nie mocno. Końca. Nie wiem, po co to puszczają. No, musimy koniecznie dwa gole strzelić w tej akcji. Musimy strzelić za trzy. Dawaj, Dziczek. Tu już, stąd musisz uderzać, żeby za trzy. Bardzo dobrze. Nie świetne źle. Zagranie Jedziczka. Brawo. Dokopał do połowy. Fantastycznie. Chyba nie ma sensu oglądać tej końcówki. No, nie wiem, po co dawaj, to puszczają. Już, puść. Już kończ to. Kończ. Oj, tu pasuje właśnie. Kończ właśnie. Wstydu nam, Koronie, oszczędź. Panie przybył, kończ pan ten mecz. Nie, jeszcze Morrison strzela jak z armaty. Morrison, ale Karstrom nie uległ. Dobrze, że jest grającym piłką w naszej taktyce. Jest okrążenie honorowe wokół boiska. Uch, tak, wiwaty kibiców. Panowie, mieliście pecha, no kurde. Dobrze, zadowoleni. No. Zestresowany wejściem na boisko. Co? Widać było, chłopaku, widać było. I pewnie było. Jeszcze zmęczony. Trochę tam pograłeś w Premier League nie tylko, ale to jest stres. Gra, utrzymanie to jest stres. Gdzie jest interakcja? Dyskusja. Musisz wejść z nim w dyskusję. Pochwal piłkarza, pochwal ostatni mecz. Błysnąłeś świetną skutecznością. Tak, obejmij ramię. Byłem po swoim wrażeniu z tyłu. Nic lepszego w tej rundzie nie widziałem w wykonaniu Korony Kielce. Ale Legia mistrz. No i po co Lechowi to było? Po co to było Lechowi? O kurde, Sanchez zawodnikiem tygodnia. Dwie bramki Jordi strzeli. Sanchez jest rewelacyjny w FM. Ja pierdykam. Ale nas rozstrzelają w tej ostatniej końce. Dramat. Tam, Joe zawieszony, Czerwiński zawieszony. Z osłabieniem brakiem 25 niezarejestrowanych zawodników. To dużo. Szkoda, że wszystkie mecze są o jednej porze. Myślę, że naprawdę spadniemy. Wyjazd na Widzew, ty spadający na Widzewie. Psujący ci to święto, jakim było Tetryk Manager. No, to prawda. Dobra, w którym miejscu jesteśmy zatrudnieni? Przed Miedzią? Nie, wcześniej. Chyba po jakimś zwycięstwie. Po Lechi, tak. Odwarty. No, no to kurde, słaby, cztery zwycięstwa cztery wygraliśmy. No kurczę, to nie jest mało. A oni wcześniej wygrali tylko też cztery. No ale my mieliśmy mniej czasu. A porażek ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Także podniosłeś ten zespół. Kurde, powinna być taka tabela jak na 90 minut, nie? Że od pewnego momentu, no ale tutaj nie ma takiego możliwości. No nic. A czekaj, może być ostatnie pięć meczów? O, no już. 12 miejsce. A Widzew? O, Widzew najlepszy. Nie chciałem tego oglądać. Widzisz? Naprawdę kpią z ciebie. Futbolowi bogowie dokładnie teraz, Kuba, siedzą wszyscy razem i kpią z ciebie. Niech mnie kule. Dobra. No, coraz bliżej mecz. Coraz bliżej. Zwołaj zebranie zespołu, to będzie dobre. Krystian Paryszek rozłoszczony. Joe jest zdenerwowany. Walka o utrzymanie jest wystarczająco trudna, nie musi pan to rzucać. No naprawdę, po prostu portki. Nie sądziłem nigdy, że to piłkarz... Tego rodzaju. Wznieść ramiona. Nie no, naściągałeś mi, widzisz, jakiś tutaj... Chyba Joe jest dobry, ale 36 lat. Nie no, ja nie wiem, dlaczego on jest taki obsrany, gdzie on nieprawdopodobne to jest, nie widziałem nigdy takiego piłkarza w FM-ie. Dramat. Dobra. Jakiej reakcji oczekuje pan swoich zawodników? Odpowiedniej reakcji, to jest dobra powiedź. Oczekuję odpowiedniej reakcji. Bardzo dobrze, wyczerpuję temat. Proszę Kuba, dokręć te wszystkie śrubki, jestem ciekaw, co wymyślisz. Dobra, Hunoł, list pola karnego. Dobrze. Czekaj, jeszcze to sprawdzimy. On jako kompletny się najlepiej czuje. Okej. To daj mu kompletnego. Jak się czujesz najlepiej jako kompletny, to kim ja jestem, by cię korygować? Fornalczyk? No chyba nie. Chyba... Możesz chunął na wszystkich pozycjach w starciu. No właśnie, tak sugerują. Makuch? Dobrze. Też nic nie grał, no kurde. No, kto grał coś? Zobacz, jak wyglądają staty Jabłacha. 6-46. Ale ten Fornalczyk dobrze wygląda. No może. Dobra. Tutaj Wydra. No nie ma za dużego wyboru. No. Znowu Dziczek Wolski w środku? Czy to jest dramat jakiś? Czy ten środek tak wygląda? Może Wolski masz tam na kogokolwiek? Dychę. Wolski na dychę, no. Na kierownicę. Czekaj, gdzie on się najlepiej czuje? Jak odwrócony skrzydłowy? No, to a nie, coś tu. Nowego. Wysunięty rozgrywający, dobra. Wysunięty rozgrywający, okej. A Mucci? Mucci. Skrzydłowy. Też wysunięty. Albo Mezaja. Dobra, to Mezaja. A wiesz, że Meca jest chyba w innej taktyce w ogóle?
Tak? Znaczy to jest schodzenie, poszukiwanie wolnych stref. No dobra, to dalej. Graj wyżej. Dawaj. Nie, no, graj wyżej to może nie. Dobra, wsparcie. Gdzieś jak będzie tam odbierał. Już tak pięknie odebrał punkty nam, że jest mistrzem odbierania. Monsalve, Morrison, Gruszkowski, Playmaker. Ale żwir. Kurwa mać, Kuba, co to się stanęło? Wiesz co powinniśmy zrobić? Dlaczego? Zapisać grę. O, Nowak wrócił. Możesz Nowaka grać też. Widzisz? Na dychę? No nie wiem, no gdzieś, no Nowak, no gdziekolwiek, za tego Dziszka nawet. No kurde, co ten Dziszek zagrał przecież? To czekaj, to damy... Weź taki skład, którego nie sugeruje ci Cyrak, tylko ustaw to wszystko od początku do końca według swojej czutki takiej, nie? Dobra, to Nowak, fałszywy napastnik. Okej, okay. Ja się zgadzam. Poszukiwanie wolnych stref, elegancko, więcej tak dribblu, czuję, więcej ryzyka. Pamiętaj, ostatecznie w takich meczach to już nie jest trening, to jest nos. Dobra, masz rację. To tak, to mi podpowiada, że powinniśmy grać nieco bardziej ofensywnie. Tylko jaki kurde. A tak. O kurde. No i co myślisz? No słuchaj, no to jest nos, to nie jest co ja sądzę. Dobra, no brakuje tylko Joyce. Weź po pozycjach, żebyś tam widział sobie też, nie? Jeśli chodzi o najlepszych zawodników, jakich mamy, to brakuje nam tylko Joe. No co? Masz no, karyzmę, może na ławkę jako Joker. Karyzma, co? Dobra. Z jakiegoś włodarczyka, on i tak nic nie zrobi. I z ławki wejdzie Makuch i Quaresma i odwrócą losy spotkania. Dobra, czyli mamy wszystkich pomocników ofensywnych, tak? Tak, no jeszcze zamiast okay. Ruiza chcę, żeby był tutaj, bo pamiętajmy o tym, że zostajemy tu na przyszły sezon. Jest potrzebny nam Parzyszek. Gdzie on jest? O. Labiat na ławce. Co dobra. Sądzisz? Dobra, jak już wyzdrowiał, gdzie jest Zakaria? Znalazł jakiegoś Marfińskiego. Po co ci Marfiński? On będzie miał zbroję wiadomo jaką. Gdzie jest ten Zakaria? Tu jest Zakaria. Gdzieś kontuzjowany. A, no dobra. Za go, Marfińskiego? Dobra. Tak, tak. Taka ostatnia, wiesz, ostatnia ta. O, ma wszyscy zadowoleni. Ośmielony. Super, Nowak. Gramy. Bartoszu Nowaku, w tobie nadzieja. Panowie, dłonie na biodrach. Panowie, jedziemy. Dzisiaj możesz się zagrać na ludzie. Dobrą podpowiedź. To ci sugeruje? Ja nie mogę. Ufam, że zrobicie różnicę z pięścią. No, zainspirowałem Fornalczyka i bramkarza. A Parzyszek bojaźliwy. Może dlatego, że ma... 15 lat! I po prostu nie dostał pozwolenia od rodziców na wyjazd do Łodzi. Kurde, oni są tacy mocni. Ja nie mogę. Rawas na ławce w ogóle. Ja pierdykam, ale moc. Ale my mamy Nowaka, mamy Fornalczyka, mamy Hunou i mamy Wydrę. I mamy pana z Manchester City, który ma zdjęcie. Mm-hmm. To dużo. Together we can. Dobra, pierwsze co? Musimy ustawić mecze też. Żeby tak. Się wyświetlały, bo tutaj, dobra, są mecze. Ostatnie wyniki, to jest absolutnie tak. Kluczowe. Ostatnie tutaj wyniki, w tym okienku tabela. Rzucimy sobie styki korony, żebyśmy mieli ich siłę, oceny. Nie? Ich siłę też, a, no. Siłę też, to czekaj, to będzie tu, okay, dobra. Okej, okay, spoko. I właśnie morale wszystko jest i zachęć. Tak, dobra, jest panowie, to bój nasz ostatni, prawdopodobnie. Kończy się ta przygoda. No i to jest pias, to jest przyjaciel. Wisła Płock, trzecia minuta, Kolar. Już kurwa. Oczywiście a to ten mecz, gdzie spodziewaliśmy, że tu akurat na ludzie, tak, nie? Tak, równa liczba punktów, no ale niestety Wisła jest wyżej. Tak, szybko poszło. Czyli remis nam nic nie da. Tak. No, no jeszcze trochę meczu jest, Krakowia jest jednak wysoko. Może coś zachęć. Panowie, no. Mieć przegrywa. O, Nowak. Bartosz Nowak? Fornalczyk. To jednak jest kontra. Nie, spokojnie, mamy szybkich obrońców. Pawłowski z Jordi Sanchezem strzelają to. O, biegnij człowieku. Pięknie. A jednak, to jest jednak. Nasza kontra. Proszę, Matej Wydra. Dawaj, kontra, dawaj, Wydra. Rekontra dawaj, tak zwana. Dawaj, Wydra. Ze strzałem pójdzie. Nie, Fornalczyk. No ale nie. Gówniany strzał. Gdyby to był Makuch. No, ale trudno. Wciąż jest nadzieja, że ta Krakowia coś tam zrobi. Pamiętaj. Uff, super. Niedobrze. A Krakowia dalej przegrywa. No kurde blady, no dlaczego? Piast 3-1, tam jest pewniaczek już. Miedź z Górnikiem, no tam już chyba też nie ma szans. O kurwa, Wisła. 3-0 Wisła podprowadzi? Co tam się odpierdoliło? Znaczy na pewno nie ma zgody między Koroną a Krakowią. Nie no, chyba normalnie. Polski kontuzjowany. Musisz tam zmienić kogoś. Nie chcę rzucać. Oskarżę bez pokrycia. Ale słuchaj, do przerwy jest remis. To i tak więcej niż się spodziewałem, taka prawda. Pora wziąć się w garść i wygrać. Panowie, no musimy wygrać po prostu ten mecz, no. Po prostu musimy wygrać. Kto jest kontuzjowany? Znaczy, on ma jakiś uraz, nie Wolski. Wiem czy... A i tam te polecenia może chcesz zmienić jakoś. Żeby bardziej do ataku? No nie wiem, no cokolwiek, też na czutkę. To jest mecz czutki. Czy Karezma za Fornalczyka, jakieś takie rzeczy. Musisz zapytać, jesteś trenerem UEFA.
Dobra, czujesz? Fornalczyk słabo gra. Makuch, nie no, Makuch tyle razy mi ratował dupę, że teraz musi to zrobić po raz ostatni. Mówię, Wolski może uważa, że powinien zostać, szczególnie, że nie ma żadnego innego pomocnika. Jest Dziczek i Labiat, tak? Chyba, że Nowak jeszcze mógłby tu zagrać. No możesz cofnąć i tam wpuścić, nie wiem, Muciego pewnie, czy kogoś, nie? Wyżej. Chyba, że... A, moment, a... Chyba, że wydrydać tu i Quaresmę. Dobra, okej. Okay. Masz to? Nowak tu. Rozkminiłeś. Nowak tu i będzie tak. Wydra na dyszkę. Też jako fałszywy napastnik, tak? Czy? Może być fałszywy napastnik. I Zawolskiego na skrzydełko. No to jest taki moment, nie? Big game player. Tak, to potrzeba już, go. To już nie ma co. Po to go sprowadziliśmy. Po to go sprowadziliśmy, by dostał czerwoną kartkę w stylu Joe. Nie ma co trzymać Ferrari w szatni. Ja już to. Wszystko w twoich rękach. Wisła robi swoje. Sytuacja jest jasna. Trzeba wygrać z Widzewem na jego stadionie. Taka sytuacja, panie Jakubie, dla ciebie. Panowie, trzymajcie się. Jadziem z tym. Polecenia chcesz jakieś zerknąć sobie, sprawdzić? A, sprawdźmy najpierw jak Quaresma daje nam gola na 1-0. Albo kontrę Widzewowi. Wydra? Tak, kontrę Widzewowi. Nie, dobrze, mamy to. Monsalve. Gruszkowski. Konrady Gruszkowski. Dawaj, dorzuć i mamy to. Pyk. Co? Poprzeczka? No jak? Jeszcze raz. No nie! Dodam, że Gruszkowski to jest piłkarz, którego nie kupiliśmy w ogóle. Kupiliśmy wszystkich. Znaczy zerknij sobie, no nie wygląda źle ta gra w tym momencie, ale pytanie, nie? Wiesz, może coś ci podpowiada, tak? Strzały, jakieś coś. Szybko wyprowadzaj piłkę, tak? Na przykład, czy coś tam. No nie wiem, co uznasz po prostu. Dobra, okej. Okay. Zdaje się na ciebie. Nie! Właśnie o to chodzi, żebyś tu grał czutką. Dobra, sprawdźmy. Jak teraz nam widzę wstrzeli, to będzie prościej, bo wtedy rzucimy już wszystko do ataku. Długo, nie wiem też, jaką grasz mentalnością. Pozytywna, cały czas. Okay. Niezmiennie. To będzie gol Widzewa, nie? Tak mi się wydaje. Ojeju! No nie. A spalony. Koniec marzeń. Pan Bartosz Frankowski? Nie, to uzna. Nie, to uzna. Nie jest... Pan Bartosz Frankowski uzna, bo właśnie taki jest. Żeby uznał takie gole. Nie uznał. Jednak jest człowiekiem. Ma Boga w sercu. No zostawił kurde, Krakowia, co ty odpierdzielasz? Zostawił nadzieję. No słuchaj, no jest 55 minuta i jeszcze jesteś w grze utrzymanie, to dużo. Ja pierdykam. Zachęć, dalej. Do Muczy boju. Gra bardzo głęboko. No. Do boju. Panowie. Morrison, ale on biega, on nie umie biegać. To się nie może tak skończyć, no panowie. Nie, to będzie strata chyba. Nie, dobrze. Ale ich klepiemy. No już naklepaliśmy. Nie, jest jeszcze Wilson. Monsalve, Mucci. Wilson, no. Quaresma, Wydra. Ale Wydra fajnie. Ojeju, ale dał na kontrę. Najlepsze już się zdarzyło w tej akcji. To nie dla... Ale na kontrę dał, nie do wiary, no. Ojeju. Super. Dobra, pytanie, czy teraz chcesz coś zmieniać może, co? Już za późno. A, jeszcze rożny. Dobra, to niech po tym rożnym zobaczymy, co tu się wydarzy. A może kontra? Chyba nie. Quaresma karny. Karny, no nie, Quaresma, dlaczego? Joe Asker, Quaresma karny. To jest to, to są piłkarze. A to zobacz, nawet nie gramy źle. 14 strzałów, XG1.21. Ferrari trzeba czasem zostawić w garażu. Taka jest lekcja, Kuba. Zjawiński, upodlenie. Dobra. To co? Ofensywnie. Co w poleceniach? Dłuższe podania? Jeszcze takie klepanie? Pitu. Tempo chyba najwyższe, nie? Tak, jeszcze wyższe. No i gra na czas chyba nie. Kusimy do środka, to jest okej. Okay. No co, no tutaj już więcej nie zrobimy. No w fazie przejścia kontrpressing jest, kontra jeszcze możemy. Naprawdę nie sądziłem, że spadek jest możliwy, mając tyle pieniędzy i kupując tylu piłkarzy. No nic się nie poradzi, lekcja, jest to jak jest. Lekcja, to jesteśmy jest nieudasami. Okrzyk. No. Zachęć. Panowie, no do boju. Stały pressing na jakieś numerze, zmiany, coś jest. Jeszcze? Jakieś inne ustawienie, nie wiem, cokolwiek. Co myślisz? My tu mamy kogokolwiek. No co, możemy jeszcze puścić tak już frontalnie, no. Wpuścić jakiegoś... To tu jeszcze? Wydrę, żeby grali dwoma. Mhm. Gruszkowski tak z kartką, to jebołacha. Tu. Kurważ, tak? No dobra. Tak no musimy wygrać, nie? No remis nie urządza. Tak, nawet remis nam nic nie daje. Możesz Łasickiego wpuścić za Wilsona. I mieć trzech środkowych. Ja powiem tak, nie śmierdzi to sukcesem. No nie śmierdzi to sukcesem. No trudno. Jeszcze jest Zakaria w razie czego. Zakaria? Dobra, Zakaria na ostatnie. Makucha do przodu. No, teraz tu w ręce. O, i teraz tu, odwrócony skrzydłowy. I Quaresma też odwrócony.
Koryzma, ty mnie nie denerwuj. To nie graliśmy tak źle, gdyby nie ten karny. No. Tracimy punkt teraz. Ojej. Chunął jeszcze. Chunął z kontuzją. Dobra, Labiat. Labiat. No co? Koniec mistrzostw. Do widzenia. Tak to wygląda. Nękający napastnik. A nie, musimy mieć jakiegoś lisa pola karnego. Dobra. Koniec mistrzostw. Do widzenia. Ostatni kwadrans nadziei. Nie no, no Krakowia nie wyrówna. Wina Krakowi wszystko. Bardzo ofensywnie już. Bardziej się nie da, no. Długie piłki zagraj teraz jeszcze. Nie grają. Już nie ma co. Skranie bezpośrednio. Szybkie centry. Dawać, dawać. Nie, dwóch goli to my nie strzelimy, Kuba. Nie ma takich szans. A, jeszcze taki dzwon na koniec. Nie? Albo gol na 1-1 i aj, było tak blisko. To jeszcze Labiada, nie? Patrz jak idą, jak do pożaru. Jak do pożaru. Maków jeszcze sam. A, jeszcze na spawny był. No niestety, no niestety. Jeszcze druga bramka Wizela, tak żeby cię dobić. Ja nie wierzę. To jest nieprawdopodobne. O, da się pokonać Lech jednak. Jak jesteś Jagiellonią na przykład, a nie Koroną Kielce. O, ja zjem tego pączka. Proszę bardzo. Czymś pocieszyć. Smacznego. Chcesz sobie osłodzić gorycz spadku? Jak mogło do tego dojść? Jak można było spaść z taką kwotą? Kto jest winny? Na pewno nie my. Na pewno nie my. Przecież wszystko szło dobrze. Bardzo długo szło dobrze. No tak. Nie samymi sukcesami człowiek żyje. Panowie. Weź rzuć butelkę. Powinniśmy powiedzieć piłkarzom, jak bardzo rozczarowani jesteśmy spadkiem z nich. Podbudowani. No tak. Korona spada do pierwszej ligi. Chunął kontuzjowany. Wolski kontuzjowany. No spadek, no spadek. Wszystkiemu winna Krakowia, taka prawda. No Krakowia się przyjęła, się podłożyła. No. Zgoda jest. Dobra, plany na nowy sezon. Okazuje się, że jeszcze nas nie wyrzucono. Iszak zawodnikiem sezonu. Strategia klubu. Sprawdźmy jak tam. Trzy mniej, no. Zdruzgotany. No źle tam. Kibice 3 plus. Kibice, no. Fajnie, kibice w Koronie to jednak są sympatyczni ludzie. Chunął, proszę, zarząd jest zachwycony. Muci, bardzo zadowoleni. Na co? Nie ma reakcji. Nowak, 6 mniej ocena. Transfery z klubu, Radża Casablanca, super. Piłkarz sezonu, Fornalczyk, młody piłkarz. Gruszkowski, czyli nasze transfery. Nie, transfer sezonu. Najlepszy strzelec z Wydra, o, widzisz. A przyszedł w zimą. Asysty Deja, najwięcej piłkarzy meczu, 1. Fornalczyk, to dużo. 1 zawodnik meczu, wystarczyło, żeby być najwięcej nakroć mieć. Najwięcej goli, Sikawka, 7, którym nie graliśmy od dłuższego czasu. Drodzy widzowie. Dziękujemy za ten rok. Dziękujemy za ten rok, dziękujemy za ten sezon. Musimy chyba trochę odpocząć od Korony Kielce. I od menedżera. Będziemy szukać pomysłu na Petrycy Manager. Tak jest. Piszcie nam w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły, co dalej mamy z tym Fantem uczynić. Czy może polecicie nam jakąś grę, żebyśmy ją zmienili? Możemy jakieś recenzje może zrobimy teraz. Możemy zrobić jakieś recenzje, możecie nam to podpowiadać. Możemy w ogóle zniknąć na przykład. Tak. To też jest dobra opcja zawsze, żeby to jest zniknąć. Zawsze coś. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Piszcie w komentarzach, co dalej mamy ze sobą począć i dlaczego zniknąć z waszych ekranów. Cześć. Bye, bye.